Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Moi drodzy widzowie, seria mistrzów świata Kolejny mistrz świata Robert James Fischer kontra Boris Spassky Oczywiście Spassky również był mistrzem świata 10, Fisher 11 Partia z 72 roku Bardzo ciekawa Zresztą pojedynki tych panów Były bardzo elektryzujące I ciekawe, zapraszam serdecznie do analizy Do nauki, moi drodzy jedziemy Fisher rozpoczął ruchem C4 E6 odpowiedział Spassky Skoczek F3, widzimy że Fischer jest przygotowany na partię angielską, dlatego też rozpoczął tym posunięciem partię. D5 nastąpiło i zmieniły się tu plany u białych i zagrał D4, co daje nam automatycznie Gambit, Hetmański, jeden z moich ulubionych debiutów i jeden, jedno z moich ulubionych otwarć. Moi drodzy, skoczek na F6, naturalna rzecz, wyprowadzamy czarnymi figury, skoczek na C3, dwa skoczki już w grze jest dobrze, goniec na E7, no i oczywiście Aktywnie gońca, właśnie gdzie gońca wyprowadzić, moi drodzy? Oczywiście nie na H6, mamy możliwość taką e, aktywną na G5 albo na F4 I to, i to zagranie jest dobre. Goniec F4 daje bardzo ciekawe warianty. Goniec G5 myślę, że też e, w ten sposób można spokojnie sobie grywać. Nawet jak tu jest goniec i przesłania Hetmana, to goniec G5 jest w porządku. Roszada ze strony czarnych, E3. Chce, trzeba tutaj otworzyć gońca, normalna rzecz. Tu nastąpiło H6 i pierwsze pytanie jest takie. Czy zbić skoczka na F6, czy odejść na H4. Jak odejdziemy na F4, też można w zasadzie tak zagrać, nie ma problemu. Kwestia, myślę, że wariantu gustu. Każdy ruch tak naprawdę jest w miarę dobry. Tutaj Fischer wybiera gońca na H4. Są tutaj różne warianty. Tu Nawet skoczek E4 widywałem, takie posunięcie, żeby od razu spróbować powymieniać te figury. Ale B6 zagrywa z paski. Taki ruch też jest spotykany jak najbardziej. I moi drodzy, po B6 istnieje właśnie opcja wybicia na D5. Chodzi o to, że tutaj ten ruch osłabił posunięcie C6, bo na przykład jak byśmy chcieli wcześniej wybić pionka, to tutaj pionek by wybił, a czarny by miały C6 i taki łańcuch pionów, tu fajny ustawiony po ruchu B6, już tego łańcucha fajnego pionków nie będzie, dlatego też biały mogą się zdecydować na D5. Można wybić oczywiście pionem, wybił tutaj skoczkiem. Seria wymian nastąpiła. Oczywiście na D5 nastąpiła seria wymian, i bardzo ciekawe posunięcie. Ja w tych wariantach często grywam sobie A3, żeby nie było Hetman B4. Zupełnie niepotrzebnie, jak się okazuje. Fischer zagrywa wieża C1, i moi drodzy, okazuje się, że po Hetman na B4. Bardzo dobry ruch Hetman D2. I po wymianie Hetmanów, no właśnie, skoczek bije na D2, czy król bije na D2. Co, wy, co wy byśmy wybrali? Tutaj lepsze jest zbicie królem. Nie ma Hetmanów na szachownicy. Pozycja już jest taką końcówką, można powiedzieć. I król w centrum będzie bardziej przydatny niż jakby zrobił Roszadę, gdyż król w centrum jest bliżej swoich pionów. Ta pozycja jest bardzo ciekawa i myślę, że przyjemna dla białych. Tu skoczek jeszcze bardzo mocno zwierzą męczą pionka na C6. Myślę, że przewaga niewielka, ale jednak ze strony białych. Jeżeli ktoś lubi grać bez hetmanów, to jak najbardziej nie trzeba tutaj grać a3. Jeżeli ktoś chce grać z hetmanami, a3 można sobie spokojnie zagrać. Goniec na e6, niby goniec, taki big pion, można powiedzieć, strzela swojego piona, to jest naturalna sprawa. Tutaj skoczek się będzie przetransportowywał na d7 ewentualnie, chodzi też o to, żeby zagrać c5. Oczywiście skoczkiem na d7 nie można teraz, bo tam na c7, ale już jest jakiś plan. Goniec e6 normalna rzecz. Moi drodzy, hetman A3

No, takie posunięcie myślę, że normalne. Nie wpuszcza Hetmana na B4. Przede wszystkim po białych polach tutaj Hetman działa i Goniec również jest w gotowości, żeby tam sobie fajnie pograć. C5 zostało zagrane przez czarne. I teraz Fischer zagrywa bardzo ciekawy ruch. Taki motyw pojawia się na przykład w obronie karokan w zamkniętym systemie. Jeżeli ktoś się orientuje, to może będzie kojarzył ten motyw oczywiście u czarnych, ale tutaj u białych też można tak zagrać. Jest to Hetman A3, moi drodzy. Bardzo prosty ruch, zauważmy, że nie można wybić pionkiem tutaj na D4, ani przepchać, więc blokada taka pośrednia nastąpiła. Hetman A3, dobre posunięcie, bierze na C8. Bronimy pionka i teraz fisher zagrywa, moi drodzy, goniec na B5. Bardzo ciekawe zagranie, takie nieco strategiczne. Tutaj chodzi o to też, że jak na przykład gdzieś skoczek by poruszył, powiedzmy na D7, to można pomyśleć nad zbiciem skoczka i żeby grać skoczek na gońca tę końcówkę. Oczywiście ta pozycja jest no, taka powiedzmy równa w miarę, ale myślę, że dla wygodnickich, żeby nie mieć żadnych problemów białymi, można tego skoczka tutaj zbi zdjąć, zbić, aczkolwiek bym się wstrzymał mimo wszystko z tym, bo go nie tutaj stoi wyśmienicie, pilnuje, jest dobrze, więc nie trzeba koniecznie zbijać. No cóż, w tym momencie tutaj czarne zagrały a6. No właśnie, A6 nie jest najgorszym ruchem, ale o właśnie, poszło bicie na C5. Już zaraz do tego dojdziemy, moi drodzy. Ale bardzo ciekawy wariant mógłby powstać po takim posunięciu, jak Hetman na B7. I teraz tak, pytanie jest za 100 punktów, czy można tu zbić pionka po wybiciu, wybić sobie na C5 do końca i wziąć tego piona. Otóż tutaj, właśnie czarne prowokują białe do wzięcia. Uważajmy czasem na takie rzeczy, że przeciwnik nam daje za darmo piona, ale potem się może fajnie pozycja czarnym rozdmuchać. Zobaczmy, co by było. Po wybiciu i po wybiciu i białe decydują się na wzięcie. Tu wszystko do końca bijemy. I okazuje się, że skoczek A6 otwiera dużo tutaj, powiedzmy, linii do ataku dla czarnych. Po zabiciu. Wisi pionek, aktualnie z pionek mniej u czarnych, ale nie można zrobić też roszady. Król ma problem, bo jeżeli król by miał już zrobioną roszadę, to białych pozycja jest wyśmienita strategicznie ze względu na to, że jest izolowany pionek, można go tu przyblokować. No ale wisi też tutaj pionek, a wieża wchodzi na C8 stępy. No właśnie, to wygląda bardzo fajnie, mogłoby wyglądać bardzo fajnie, moi drodzy, ale jak goniec nie zbija na A6. I hetman na przykład zagrywa na C6. Tutaj oczywiście takiego ruchu się nie obawiamy, gdyż można zagrać wieża C8. Po wybiciu hetmana tutaj bijemy i grozimy na przykład zagraniem wieża C1. Goniec C6 w ogóle, w ogóle nie przechodzi, moi drodzy, w tym momencie. No jeszcze hetman B2 można zbić w ogóle i tam zagrać hetman B1 i tam postrzelać w króla. Generalnie króla można atakować. Więc po na przykład hetman C6. Wybijamy tu koniecznie i wieża B8. Właśnie, wieża B8 na pionka i dlaczego nie wieża C8 z planem, żeby tutaj wejść na C1? Bo goniec zagrywa na 4 i się zasłaniamy, co i tak daje tutaj pozycję dla czarnych bardzo aktywną. A po wieża B8 i B3 nieoczekiwanym, które się narzuca, to powieża C8 mamy już przegraną białymi, bo gdzie goniec nie zagra, to tutaj gramy i bierzemy wieżę na H1 jest po zawodach. Znaczy, jest jakość więcej. Zwyczajnie i czarne sobie powinny bez, pro, bez problemu poradzić. No, takie tutaj y, tasiemce małe powstają, moi drodzy, więc bardzo trzeba uważać na pionkożerstwo. Trzeba, y, no, no, trzeba uważać po prostu. Tutaj A6 nastąpiło i właśnie Fischer zbił na C5. Zobaczcie, że nie można wybić, bo tutaj wieża wisi, dlatego też zbija BC, moi drodzy. I mamy takie wiszące piony. Plan y, białych jest taki, żeby te pionki atakować. Aczkolwiek zawsze się to może y, pozmieniać. Ogólny plan jest taki, żeby zrobić roszadę i stawić wieżę na D1, i tutaj wieżami atakować te piony, próbować je jakoś tam podważać. Roszada ze strony białych słusznie, no nareszcie y, skończony rozwój, można odetchnąć. Cały czas tutaj gońca zbić nie wolno. Wieża zagrywana na 7 i już wisi ten goniec, dlatego goniec na E2 spokojnie y, poszedł sobie tym gońcem. No i tak naprawdę ta pozycja dla niektórych może się wydawać nudna, pozycyjna, strategiczna. Poniekąd taka jest, moi drodzy, i tu Wam na podstawie partii Fischera udowodnię, że strategia w szachach jest niezwykle ważna, a jak przyjemnie jest partię wygrać strategiczną, to jest w ogóle niepojęte. Bo wiadomo, jak ktoś się na przykład przygotuje do agresywnego debiutu, wygra w debiucie w 10-15 ruchach, no super, mamy punkt. Ja tylko, że to się może zdarzyć na krótką metę. Wygramy dwa, trzy razy, kilka razy, powiedzmy, ale strategicznie możemy wygrywać za każdym razem i to smakuje niezwykle dobrze. Skoczek na D7 zagrywa z paski, i skoczek D4 nieoczekiwane posunięcie. Zobaczcie, jak to związanie fajnie działa. Nie można wybić skoczka. Hetman na F8, no teraz już skoczka można wybić. I co zagrywa teraz Fischer, moi drodzy? No, skoczkiem trzeba ruszyć. Nie ma opcji, tylko gdzie? Ma trochę do wyboru opcji, tutaj, moi drodzy. Co wybieramy? 7 posunięć, no zbicie gońca nastąpiło nie wiem czy wiecie, jak nie to się dowiecie moi drodzy ode mnie, Fischer bardzo dobrze grał gońcami w szachach i po wybiciu zobaczcie goniec na skoczka i zobaczymy czy faktycznie ten goniec będzie lepszy od tego skoczka D7 E4 nastąpiło teraz, bardzo ciekawy ruch rozwalający, próba rozwa, rozwalenia w ogóle tutaj tej struktury pionów jest niezwykle mocna Fisher gra bardzo dobrze. Teoretycznie też jeszcze goniec będzie mógł się rozmuchać, jak tutaj wybijemy. Goniec F3 powiedzmy z atakiem na D5 można uskuteczniać. I teraz czarne muszą jakoś zareagować, moi drodzy. Poszło D4. Okazuje się, że jest wolny pionek, ale pamiętajmy, że ten pionek nie musi być do końca wolny. Jak zostanie podparty przez E5, zawsze można go rozbić przez F4, a tego pionka zawsze można rozbić przez B4, więc teoretycznie nie jest to wieczny pionek wolny, ale tu chodzi też o pozycję, a nie o, o to, że pionek wolny wygrywa partię zawsze, bo tak nie jest. Fischer zagrywa F4. Jedno z takich fajnych posunięć, jakie w partiach zagrywał, ja to tak kojarzę sobie właśnie F4, szczególnie w, obrona, w obronie sycylijskiej. Często grywał Hetman E7, moi drodzy, i E5. O co chodzi w strategii? Zobaczcie, pionki na czarnych polach, goniec białopolowy. To się po prostu zgrywa dobrze, to gra. I to też jest, jakby to powiedzieć, to jest dobry układ w szachach. Bo jakbyśmy mieli pionki tutaj na E4 i na F3, no to trochę gorzej stoimy białymi, bo mamy gońca ograniczonego. A teraz hulaj, dusza, piekło nie ma. Moi drodzy, wieża B8 zostało zagrane. No i goniec C4 znalazł bardzo dobrą placówkę. Hmm, no właśnie. Pytanie jest takie, czy tego gońca nie można odpędzić na przykład skoczkiem na B6. Otóż nie, moi drodzy. Piękne zagranie ze strony teraz białych mogłoby nastąpić, mianowicie wieża, wieża Hetman B3. Nie można zbić, bo wieża wisi. A atakujemy na E6, a jeżeli skoczek wróci, jest atak, jest obrona. Ale tu wisi. Można zbić na E6. Trzeba. Trzeba zbić na E6, pokról H8 jest hetman H3. I zobaczcie, bronimy gońca. Opcje jakieś na wymianę istnieją, ale nie trzeba tego wybijać. Ale pytanie, co będzie, jak wieża zbije? nam. No tutaj pionka i te pionki się robią do no, troszkę groźne. Tylko, że goniec jest lepszy i zawsze jest w stanie te pionki, e, powiedzmy, złapać. Hetman na trójce dobrze działa, wieża dobrze działa. Nie jest tak łatwo te piony doprowadzać, ale Fischer ma plan. Wieża, scena 1. Mógłby tak, to była teoretyczna pozycja, tak mogłoby być, tak nie było, ale sprawdźcie sobie, co by było, gdyby zawsze. I teraz jest plan prosty. F5, F6 i na króla, moi drodzy. I na króla. Jeżeli D3, to tutaj F5, a jeżeli D2 wieża D1 trzeba zagrać koniecznie, i skoczek jak zbije, to po F6 jest już praktycznie koniec partii. Rozwój, atak, rozbicie króla jest yy, decydujące. Dalej, sobie oczywiście, można popatrzeć, co by było, jak na przykład Hetman f8. To można zagrać Hetman na c3 za atakiem na dwie figury. Chyba nie, nie ma tutaj pytań, jeśli chodzi o znaczy, nie ma chyba wątpliwości, jeśli chodzi o wygraną pozycję białych. Mam nadzieję, że to jest w miarę, w miarę widoczne. Moi drodzy, goniec c4, król zagrał na h8 jak gra Fischer, wie Fischer zagra, gra cały czas swój plan Hetman H3, już y, pamiętamy co by było po biciu na B2, przed chwilą ten wariant patrzyliśmy ale czarne zagrały koniem na F8 i bronią piona bronić trzeba, teraz pytanie jest takie zdajemy sobie sprawę białymi, że jesteśmy tutaj mocni y, i wiemy, że mamy lepszą pozycję białymi aktywny goniec, y, pionki mają opcję na przełom jak zatem dalej realizować przewagę? Myślę, że to jest taka najtrudniejsza kwestia, jeśli chodzi o szachistów. Jak realizować przewagę? Jak to grać? Odpowiedź, moi drodzy, myślę, że jest może wiele tych odpowiedzi, ale jedna z podstawowych. Bardzo polecam analizę właśnie partii klasycznych. Macie tutaj Fischera i po kolejnych posunięciach będziecie wiedzieli, jak mniej więcej kontynuować grę, a trener czy osoby, czy tam powiedzmy osoby, które tworzą jakieś szachowe kontenty, mogą to tłumaczyć. Ja staram się to też robić, mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe i teraz tak. Jeżeli przeciwnik nam nie jest w stanie nic zrobić, a faktycznie nie jest teraz w stanie za bardzo nam zaszkodzić jakąś kontrą czy atakiem, to starajmy się go wysuszyć, mówiąc kolokwialnie, czyli nie pozwolić na kontrataki. ataki. Zobaczcie pionek B3 wspomaga gońca. Spokojne posunięcie pozycyjne. A5 stara się tutaj czarny rozbijać. Ok, można próbować zagrać A4 jak najbardziej. Fischer miał trochę inną teraz koncepcję. Zagrał F5 od razu agresywnie. Bicie nastąpiło, bicie nastąpiło. Zaraz zobaczycie te pozycyjne ruchy jeszcze, moi drodzy. Po skoczek H7 Fischer zagrał wieża z C na F1. Zobaczcie, wzdwoił wieżę. Ustawia mocną siłę na przykład na F7. On nie musi od razu gdzieś tam czegoś wymieniać. On ma lepszą pozycję figurową. Król bezpieczny, więc może nabierać na sile. Może rozpędu tutaj e, nabrać dużego i król może mieć problem, e, gdyż... E, Czarne nie są w stanie skontratakować. To jest bardzo ważne. Hetman D8. Wygląda na to, że czarne stoją w miejscu. Hetman G3. Tak, się, tak sobie to, troszkę poprawia. Zobacz figurę. Zobacz, przepraszam najmocniej. Zobaczcie. Poprawiajmy figury. Wieża E7. No i teraz H4. Zobaczcie, jaki silny ruch. W ogóle nie pozwala wejść skoczkowi. Ograniczenia figur, jeżeli to jest możliwe, spróbujmy stosować. Wieża z B na B7. No, widzicie, tutaj czarne wieże, próbują bronić, no ustawiać się jakoś, coś muszą robić. Jak grafiszer, dusi, moi drodzy, E6. Jak gwóźdź do trumny, ten E6 stoi, wyśmienicie, wprawdzie zasłania gońca, ale koniec to broni i ten pionek jest. No chciałoby się tak powiedzieć jak wrzut na. O, wiecie o co chodzi? No, bardzo nieprzyjemny pionek. Moi drodzy, wieża z B na C7 zostało zagrane i Hetman E5: Centralizacja figur. Po raz kolejny Fischer pokazuje, jak grać pozycyjnie dobrze. Centralizacja figur, ograniczanie figur, nie pozwalanie na kontra dla przeciwnika. Myślę, że to są takie trzy punkciki z tej partii, które można wyciągnąć, jak realizować przewagę swoją. Hetman E8 i a4, zobaczcie jakie precyzyjne arcymistrzowskie posunięcie nie daje szans Fisher Spaskiemu w tej pozycji, gdyż zauważcie, że znowu nie ma kontry i tak spokojnie poprawia, spokojnie to wszystko poprawia, to są właśnie, to jest właśnie klasa zawodników. Hetman D8, moi drodzy, wieża z F1 na F2, no taki ruch wyczekujący znowu, zauważcie, wieża, wieża F2, Hetman E8, wieża z dwójki na F3, no tam koncepcja się zawsze może zmienić, nie są to złe ruchy, wieża F2, wieża F3. Wyczekujące, tak po prostu, może to jest kwestia czasu, może za chwilę czarny popełni błąd, może wymy nagle wymyślił fisher coś lepszego. Yy, no i tak sobie zagrał. Hetman D8, widzicie, Hetman sobie tanczy w miejscu, i koniec deszcz przerzucił tego gońca na diagonalę bardzo niebezpieczną. Hetman E8. I Hetman E4. No cóż, grożą bardzo proste ruchy, mianowicie wieża F8 i na końcu jest mat na H7, więc jakoś trzeba zagrać. I zmusił teraz fisher z do posunięcia skoczkiem. Skoczek zagrał na F6. Moi drodzy, jak zagrać w tej pozycji? Można sobie zatrzymać materiał i poszukać odpowiedzi. Otóż yy, myślę, że dosyć łatwe posunięcie. Uwaga! Wieża. No nie na C5. nie. Lepiej zbić na F6 skoczka. Poświęcamy jakość po wybiciu. Jest wybicie na F6. Sprawa jest tutaj prosta i skuteczna. Na przykład król G8. W tej pozycji chyba się już, już nie pamiętam, tak naprawdę nie ma znaczenia. Z paski bodajże się poddał w tej pozycji, bo właśnie po król G8 na przykład goniec na C4, król H8. I Hetman F4. Przepraszam, pardon, mój błąd w tej pozycji się dokładnie z paski już poddał. Zobaczcie co grozi. Grozi bicie na H6, grozi na F8. Wieża. Na przykład, właśnie krugie 8 bijemy na H6, i tutaj król ma ogromne problemy. Ciężkie figury wchodzą. Koniec partii. Jeśli nie wierzycie, można sobie spojrzeć. Pozycja końcowa wygląda następująco. Mój drodzy, te partie bardzo elektryzują, uczą bardzo, bardzo dużo. No cóż, e, dziękuję serdecznie za oglądanie. Uczcie się moi drodzy, nie chcę nakazywać, ale może powiem tak, uczmy się, bądźmy dobrymi polskimi szechistami. Pozdrawiam serdecznie, życzę zdrowia i wytrwałości w dążeniu do celu moi drodzy, pozdrawiam. Hej.